Witamy na drugiej rozmowie z cyklu Rekolekcje Ostatniej Szansy. Witaj, Zosiu. Witam Cię, Krzysztofie, witam Państwa. Ta rozmowa będzie o obojętności, więc dosyć może zaskakujące jak na rekolekcyjny temat, ale ostatnio rozmawialiśmy o lęku, o tym, co w człowieku przerażające, ciemne, to znaczy to człowieka przygniata, szczególnie w tym trudnym czasie pandemii. I pewnie owocem tego lęku, tego przygniecenia może być obojętność, w sensie takiej apatii, w sensie zniechęcenia, takiego stanu odrętwienia, czy też nawet depresji. To pewnie jest też sytuacja, która nie jest Ci obca jako terapeutce. Nie jest mi obca i nie jest mi obojętna. Depresja jest rzeczywiście plagą chorób XXI wieku i bardzo często trafiają do mnie dziewczynki, kobiety, dorośli z objawami depresji, których charakterystyką jest apatia, niechęć, obojętność, brak sensu życia. Ale w sumie nim o tym, to ciekawa jestem, dlaczego wybrałaś taki obraz, jaki stoi za nami. To jest obraz profesora Mariana Czapli, nieżyjącego już malarza, który kiedyś miał wystawę w kościele świętego Bartłomieja, w Fundacji Pro Arte Sacra. Jako duszpasterz środowisk twórczych zaprosiłem go tutaj do Gdańska i on przywiózł ze sobą ogromny taki ładunek emocji w swoim malarstwie. Dużo było męki Jezusa, a ten jest o chuście Weroniki. I dla mnie to jest taki skrót właśnie ludzkiej obojętności. Akurat skrót ludzkiej obojętności? Znaczy symbol, który pokazuje to, że ta fala obojętności, która zalała widzów męki Jezusa, została przełamana przez Weronikę, której nie było. Tej postaci nie ma w Biblii. To jest postać, którą wymyśliła sobie tradycja. Vera ikon, to znaczy prawdziwy obraz. I Weronika jako reprezentantka ludzkości, trochę chyba wytęskniona i pożądana, jako empatyczna, współczująca, solidarna z Jezusem, otrzymuje w prezencie od niego odbicie jego umęczonej twarzy na chuście. Ale nim otrzymuje, to przychodzi z tą chustą, żeby go otrzeć, żeby go wspomóc. Tak, to prawda. To jest rzeczywiście, ale jak mówię, postać, której nie ma na kartach Biblii. No i właściwie, jeśli czytamy opis męki Jezusa, jest tam bardzo dużo obojętności, pewnie poza matką, poza kilkoma kobietami i jednym uczniem. Jak to jest tam możliwe? No pewnie znowu lęk, przerażenie, ucieczka, zdrada, egoizm, dbanie o swój interes. Pewnie tak, cała masa też politycznych nacisków i to obraz wszystko naszej codzienności. Właściwie to jest to, do czego się zbliżamy w celebracjach wielkanocnych i co roku gdzieś tam wraca w naszą codzienność ten sam dramat. I to jest też równy tak. Dramat obojętności. A w Biblii istnieje jeszcze jakiś inny obraz obojętności? Istnieje w ogóle taki wątek? Pojawia się oczywiście w wielu postaciach pewnie biblijnych, natomiast dla mnie takim bardziej wyrazistym tekstem mówiącym o obojętności, o letniości jest fragment Apokalipsy świętego Jana, w której on pisze listy do młodych kościołów w Azji Mniejszej i do jednego z kościołów pisze tak: bądź zimny albo gorący, bo jeśli będziesz letni, to pocznę cię wypluwać z ust moich. Tam jest nawet mocniej niż wypluwać, wymiotować. Co to znaczy? To znaczy, to po pierwsze odwołuje się do realnej sytuacji ciepłych źródeł, które są, dzisiaj to się nazywa Pamukkale, takie miejsce na wybrzeżu Turcji, gdzie wypływają ze skały wapienne źródła, mające, woda ma temperaturę dokładnie 36,6 stopnia. W nich się fantastycznie kąpie, człowiek rzeczywiście wchodzi, mało tego, że są minerały, to jeszcze się dobrze czuje termicznie. Tak, oczywiście, to są takie tarasy charakterystyczne, to widać na wielu reklamówkach podróży do Turcji nawet.
Ale tam właśnie skojarzyłem te dwa fakty i wziąłem do ust tę wodę, do ust po prostu, żeby się no, posmakować, napić. Nie masz pojęcia, jak to strasznie dziwnie działa na zmysły, na zmysł smaku, czy też na zaspokojenie pragnienia. Właśnie nie zaspokaja pragnienia. Temperatura, która ma dokładnie, woda, która ma dokładnie temperaturę twojego ciała, nie daje ci ani ochłody, ani nasycenia, ani też, no nie wiem, jak herbatę gorącą pijesz, to tak. Cię... Więc to jest rzeczywiście odwołanie się do realnej sytuacji, takiego doświadczenia fizjologicznego. Chcesz się wypluć. Zmysłowego. Tak, no, dokładnie. Chcesz wypluć tę wodę, bo ona jest ci niepotrzebna do niczego. I to jest oczywiście przesłanie moralne stojące za tym, nie bądź obojętny, bo jeśli będziesz obojętny, to nikomu na nic nie będziesz potrzebny, jakby będziesz bezużytecznie żył. Frustra vivit qui nemini prodest. Jest takie piękne łacińskie hasło wypisane na jednym z kościołów w Krakowie. Próżno żyje, kto nikomu nie pomaga. Czyli ktoś, kto jest obojętny na los innego człowieka, ma właściwie życie niepotrzebne, nieużyteczne, przegrane, zmarnowane. Dla mnie największym problemem jest, kiedy człowiek zaczyna być obojętny wobec samego siebie. Kiedy przestaje jemu zależeć na własnym życiu. Kiedy przestaje mieć w ogóle ochotę, żeby doświadczać tego życia. Wiesz co, to pewnie jest trochę tak, że dobrze byłoby, żebyśmy rozróżnili to, w tym na pewno będziesz mogła precyzyjnie pomóc, pomiędzy takim tumiwisizmem, który zdarza się nieraz młodym ludziom, sfrustrowanym właśnie tym, że nic, ale uważaj, bo drugi biegun to jest pewnie ta depresja, o której zaczęliśmy mówić. Tak. I tu nie ma żartów, to trzeba po prostu leczyć, prawda? Tak, oczywiście. Wiesz, tumiwisizm to jest, że tak powiem, typowy objaw zdrowego nastolatka. Każdy nastolatek jakby przez, nie wiem, przebudowę mózgu, która następuje w tym właśnie okresie, kiedy, nie wiem, tworzy się, wiesz, kora czołowa w mózgu, która jest odpowiedzialna za empatię, za odczuwanie i za... no właśnie, wiesz, branie pod uwagę innych, no sprawia, że jakby nastolatek jakby jest najbardziej skoncentrowany na sobie. Jeszcze mało tego, wydaje mu się, że wszyscy dookoła powinni być. Wiem, co mówię, bo jakby z doświadczenia sama mam właśnie taką nastolatkę w domu. Ale to nie jest problem. Problem jest wtedy, kiedy ten nastolatek przychodzi i przestaje mieć złość, przestaje mieć, odczuwać radość. W ogóle traci poczucie sensu życia. Nastolatek, który teraz siedzi w domu i przez ostatnie 2 lata, czy rok, tak, to już będzie rok z kawałkiem, siedzi w domu, ja tak patrzę, wiesz, w kontekście roku szkolnych, to jest drugi rok szkolny, kiedy moje 2 córki siedzą w domu w ten sposób przy komputerach i naprawdę są dni, kiedy one w ogóle nie wstają z łóżka, no, tylko włączają komputer czy ekran i co jakiś czas robią tak zwane, wiesz, włączenie głosu, żeby dać znać o sobie. I dla mnie to jest przerażające, to, że będziemy zbierać te dzieci, tych przyszłych dorosłych, i za kilka lat jakby będziemy próbowali jakby z tymi ludźmi normalnie żyć. A to są ludzie, którzy nie będą mieli jakby możliwości wykształcić się, rozwijać w sposób zdrowy, racjonalny, wiesz, w kontekście z innymi ludźmi. No to jest na szczęście chyba tylko jednak chwilowe, bo straszne doświadczenie, bardzo współczuję tym młodym ludziom, dzieciakom, które z natury rzeczy przecież motorek, który napędza je, a tym razem trzeba siedzieć w spokoju, bez ruchu, no nieraz można wyjść, ale nie spotkasz się z rówieśnikami, to jest rok, co najmniej rok wyjęty z życia i pewnie to terapeutycznie wiesz, będzie do nadrobienia. Dla nas to jest rok wyjęty z życia, ale bo mamy dojrzałą osobowość, a dla nich, kiedy ta osobowość się kształtuje, ja nie wiem, jakie to będzie przynosiło efekty. Wiesz, to nie jest tylko problem młodych. Oczywiście ich to dotyka najmocniej prawdopodobnie, ale to i seniorów, którzy są kompletnie teraz odizolowani w wielu wypadkach. Ale też mam z historii jakby duchowości doświadczenie tego, że nawet dojrzały mnich, ojciec pustyni,
który gdzieś tam z wyboru poszedł do RM-u jakimiś zupełnie odosobnieniem i samotność jako styl życia to sobie wybrał, miewał takie pokusy i taki rodzaj stanu zawieszenia, który określono mianem acedii, czyli takiego zobojętnienia, taki, tam mówiono też obrazowo o demonie południa, czyli coś, co człowieka dopada wtedy, kiedy właściwie może siebie uważać za dojrzałego duchowo, za kogoś, kto jest zaawansowany w jakimś nawet życiu modlitwy i nagle zjawia się jakiś taki rodzaj ciemnej nocy, takiego właśnie porażenia, zobojętnienia, takiej melancholii. To też u Dürera jest taka jedna przepiękna grafika, która pokazuje właśnie dojrzałą kobietę siedzącą w całkowitym zapatrzeniu za horyzont, gdzie już nie ma właściwie żadnego napędu ani żadnej siły. To chyba też Tischner pisał, że grzechem największym jest melancholia, kiedy już ci się nic nie chce. No pytanie, czy grzechem, bo to jest rzeczywiście nieraz zawinione, a nieraz nie. No, tak jak sama mówisz, to trafia ludzi, tak, którzy nie są na to przygotowani, bądź też sami są zaskoczeni, że taki pokład w człowieku istnieje. I ta obojętność może mieć kształt choroby i może być też u dorosłego człowieka, już niezależnie od pandemii czy od sytuacji zewnętrznych, no, czymś, co nazywamy też znieczulicą. To jest coś zupełnie innego, ale też z tym samym korzeniem, tak? Że właściwie jest mi obojętne, bo interesuje mnie tylko czubek własnego nosa. Tak? A czy Kościół teraz nie choruje na taką znieczulicę? No jest obojętność trochę pewnie polegająca na tym, że nie bierze się pod uwagę w wielu kręgach tego, co się społecznie dzieje, tego buntu, który jest na ulicach, tego rozczarowania Kościołem, tego zgorszenia grzechami Kościoła hierarchicznego, no, takiego zawodu wobec duchownych też, którzy mieli prowadzić, a okazało się, że byli wilkami, drapieżnikami i tak dalej. Oczywiście to nie jest problem wszystkich. Jest ogromna rzesza bardzo porządnych księży, pewnie i dobrych relacji, ale to powinno być mocno nazwane po imieniu i stąd też powiem ci szczerze, jak pytasz w ten sposób, to ja długo milczałem jakby o tym wszystkim, nie w sensie takim, żebym był sędzią czy oceniającym, sam jestem częścią tego. Chcesz powiedzieć o liście? Teraz zwykłych księży? No ty o tym wiesz i pewnie też, ale przywołam to jako pokazanie mojej wewnętrznej motywacji. Nie jestem człowiekiem walki. Rzeczywiście nie mam w sobie natury wojownika i mam nawet takie jasne przekonanie, że szkoda tracić energii na jakieś kopanie się z koniem. Ale są momenty, w których nie można już dłużej milczeć, bo też trudno byłoby patrzeć w lustro z przekonaniem, że wszystko jest w porządku, że sumienie daje mi spokój. Otóż mi sumienie przestało dawać spokój w momencie, kiedy rzeczywiście ludzie na ulicach, a hierarchowie ciągle gdzieś tam brawo dla rządu, brawo dla tych rozwiązań, które miały prawnie uregulować bardzo delikatne sprawy ludzkich sumień. Gdzieś również cała ta klasa polityczna, która dzisiaj nadaje ton, również zaczęła moim zdaniem instrumentalnie traktować religię. I to mnie do tego stopnia zaniepokoiło, że postanowiłem skrzyknąć moich braci księży, których znałem, z którymi się rozumieliśmy i powiedzieć, no dalej nie możemy milczeć, nie można, pewnie każdy z nas robił to na własny rachunek, ale w pewnym momencie odezwaliśmy się razem właśnie w taki nieobojętny sposób. Nie zgadzamy się, 5 razy nie i 5 razy tak. Nie zgadzamy się, ale też postulujemy, chcemy od siebie wymagać również takiego zaangażowania Kościoła, który właśnie okaże nieobojętność wobec mniejszości, wobec imigrantów, wobec tych, którzy inaczej myślą, wobec zmarginalizowanych, wobec ludzi też cierpiących zwykłą biedę. Wiesz co, przepraszam, z całym szacunkiem zaczęłabym wobec kobiet. Masz rację, tak. Jednym z postulatów u nas było właśnie to, że widzimy nierówne traktowanie mężczyzn i kobiet. Przecież ten list powstał mniej więcej w tym samym czasie, kiedy na ulicę wyszły kobiety.
Tak, to prawda. To był jeden z motywów naszego odezwania się. I nie będę brnął teraz w treści związane z tym listem, tylko chodziło mi o ten mechanizm nieobojętności, czy też tego, żeby przestać milczeć. Tak? Są sprawy, które nam każą się odezwać, dlatego że, tak jak mówiłem, sumienie jest ważniejsze niż nawet, nie wiem, dyscyplina, czy też jakaś solidarność korporacyjna, czy cokolwiek. Mamy taką zasadę w szkole dla rodziców i wychowawców, że miłość jest ważniejsza niż konsekwencje. Co to znaczy? Trochę mi to wyjaśni. No bo wiesz, w każdej rodzinie powinny być jakieś zasady, w szkole, w instytucji, wobec których się, nie wiem, dzieci, do których się dostosowują. To służy głównie temu, żeby można było w ogóle, wiesz, funkcjonować w rodzinie, czy funkcjonować w szkole. Ale często ta konsekwencja jest takim, wiesz, ciasnym gorsetem, w którym nie widzimy, przestajemy widzieć dziecko takie, jakim jest. I zaczynamy jakby, wiesz, przestrzegać zasad i reguł i zapominamy o miłości. Więc miłość jest ważniejsza niż konsekwencja. Czy trochę też jest o tym, czy nie o tym też trochę mówiłeś? No tak, bo rzeczywiście jeśli się skupimy tylko na spełnianiu prawa, wypełnianiu litery przepisów, no to przestajemy widzieć człowieka, tylko widzimy jakiś numerek, który się mieści w statystykach i wtedy nam się gubi ta ewangeliczna perspektywa. Przecież Jezus zawsze mówił, przyjdźcie do mnie wszyscy, tak? Jeśli właściwie korygował swoich uczniów, zobacz, to było kiedyś moje takie odkrycie, to za to, że byli zbyt właśnie konsekwentni, ale w też niesłusznym kierunku, bo zobacz, niewidomy na granicy Jerycha, siedzi i krzyczy do Jezusa, mistrzu, ulituj się nade mną, przywróć mi wzrok. A oni mówią, zamknij się, siedź cicho, bo przeszkadzasz, robisz niepotrzebny hałas, a mistrz przyszedł nauczać. Jezus ich wtedy upomina, zostawcie, to jest jego najważniejszy interes, pozwólcie mu krzyczeć. Kobiety przynoszą dzieci do Jezusa, żeby je pobłogosławił, a apostołowie, jako ci przyboczni, tak, ministrowie, oni wiedzą lepiej, odejdźcie z tymi dziećmi, bo one przeszkadzają tutaj, co zawracacie głowy. A Jezus mówi, pozwólcie takim właśnie przyjść do mnie, bo od nich zależy jakby Królestwo Niebieskie. Jeśli się nie staniecie takimi jak dzieci, to nic z tego nie będzie. I brał je w objęcia i błogosławił, tak mówię. Więc znowu korekta w stronę tego, nie bądź tak surowy i nie bądź też taki pewny tego swojego monopolistycznego miejsca przy samym wiesz, Jezusie. Tak obojętny na prawdziwe potrzeby. No dokładnie, to spojrzenie na konkretne potrzeby człowieka, który, no zobacz, Jezus na przykład trędowatego, to przecież było złamanie wszelkich reguł, złamanie nawet, powiedzielibyśmy, sanitarnych reguł, że on się z nim spotyka i zbliża się do niego i go uzdrawia, dotykając go, więc człowiek przede wszystkim, tak, to jest to miejsce, w którym ważniejsze jest to, co go boli, niż to, że ja mam jakąś swoją regułę, czy też świętość Kościoła. Mi się tu przypomina taki cytat, który mnie zawsze wzrusza mocno, z Norwida, mówiący o takiej dewocji w znaczeniu negatywnym właśnie, że to jest często celebrowane i stawiane na piedestale, a człowiek poza Kościołem jest pominięty. I ten cytat, znam go na pamięć, więc przywołał. Dewocja tego jeno nie dostrzegła, że za Kościołem człowiek o ratunek woła, że kona, i ażeby krew go nie ubiegła, to ornat drze się w pasy i związuje rany. Ornat, czyli strój liturgiczny, do Norwid, słuchaj, no, rwiemy to w pasy i to jest bandaż dla tego człowieka, a nie celebrowanie tej naszej, nie wiem, doskonałości, wyniosłości, nie wiem, tej inności. Tu jesteśmy... Dlaczego cię tak ujął ten cytat? No bo on wzywa do tego właśnie, żeby to pokonać, bo jest w nas coś takiego, trochę kastowości, trochę faryzeizmu takiego, tak, zasiadamy w pierwszych rzędach, wszyscy nas chwalą. W nas się o duchownych, księża? Tak, myślę o duchownych, głównie o duchownych. Tak, no bo to jest, no kto w ornacie jest? W ornacie jest ksiądz przy ołtarzu, tak, i to, gdyby to przełożyć na taki konkretny język, to rzeczywiście nieraz, jak ktoś pięknie powiedział, trzeba opuścić Boga dla Boga. To jest mocne, paradoksalne, tak. Ale rzeczywiście
ten Bóg w bliźnim jest tak istotny, że nic ważniejszego nie ma. I to na sądzie ostatecznym w Ewangelii Świętego Mateusza ten król, który oddziela kozły i owce, to mówi: cokolwiek uczyniliście jednemu z tych braci moich najmniejszych, to mnieście uczynili. I to jest pytanie nie o wypełnianie rytualnych zasad postu, pielgrzymki, modlitwy, tylko pytanie o miłosierdzie, o dobroć serca. I to od tego pytania właściwie wszystko zależy. I to jest uniwersalne dla całego świata, dla wszystkich ludzi. Wiesz, jak tego, jak Ciebie słucham, to sobie myślę, Boże, dlaczego tak mało jest księży, którzy głoszą taką prawdę? No w ten sposób stawiasz mnie w niezręcznej sytuacji, bo ja wcale nie czuję się jakoś szczególnie wyróżniony czy lepszy. Ja po prostu staram się być blisko z ludźmi i zanurzony w realne sprawy tych ludzi. I to są moje to sprawy może, również. To może inaczej. Pojawia się też we mnie straszna złość na to, że tego jest tak mało. Że Kościół w Polsce jednak co innego głosi. To był zawsze problem ludzi, którzy stali się profesjonalnie religijnie. To jest rzeczywiście problem dokładnie faryzeuszy i saduceuszy w Biblii, w Nowym Testamencie. No, Jezus rzadko się denerwował, ale jeśli się denerwował, to właśnie na nich, na groby pobielane, na tych, którzy no, zajmują pierwsze miejsca w synagogach i robią wszystko na pokaz. I to wynika też z ich wizji też Boga, bo oni są właśnie tymi, którzy uważają się za tych oddzielonych. Faryzeusz to jest ten oddzielony w sensie czysty, niezbrukany i ten lepszy właśnie. I to jest pokusa, której ulegają niestety w różnych pokoleniach ci, którzy zajęli się jakby profesjonalnie kultem, rytuałem, celebracją i łatwo w tym bardzo ugrzęznąć i łatwo zobojętnić wtedy na ludzkie problemy. Wiesz co, pamiętam jak mi opowiadałeś o 11 przykazaniu. Przypomnij mi tą historię, bo tak dla równowagi tam jest chyba nadzieja. Jest nadzieja, ale jest też takie mocne wezwanie do nieobojętności właśnie. Przypominam sobie to wzruszające przemówienie pana Mariana Turskiego, więźnia obozu Auschwitz, dziennikarza, który powiedział z okazji jubileuszu wyzwolenia obozu o tym, że sam to piekło przeżył i ze swoimi przyjaciółmi, którzy też przeżyli, doszli kiedyś do wniosku, że oprócz dekalogu, czyli dziesięciorga przykazań, na których zbudowana jest nasza cywilizacja, nawet pewnie dla niewierzących jest to coś bardzo ważnego. Na dzisiaj ważne by było dodanie jeszcze jednego, 11 przykazania: nie bądź obojętny. Bo Auschwitz nie spada z nieba. On jakby mówi to do swoich wnuków, trochę do nas pewnie wszystkich. To może się zdarzyć wszędzie i zawsze. Jeśli właśnie pewien rodzaj populizmu, demagogii, autorytaryzmu będzie zlekceważony, będzie przyjęty obojętnie, to znaczy będzie potraktowany, a inni zrobią, a nic się nie stanie, a będę siedział cicho. I Turski tu bardzo mocno mówi, nie bądź obojętny, dlatego że to może dotknąć ciebie i twoje dzieci. I ta nieobojętność na sprawy społeczne jest niesamowicie ważna, a wymaga pewnej odwagi, bo wcale to nie jest takie łatwe. Widzimy ileś przykładów, nie wiem, dla mnie takim ważną postacią jest pastor Bonhoeffer, niemiecki pastor, który zginął w czasie II wojny światowej za to, że miał odwagę przeciwstawić się nazistom, tak? I to głosił kazania, które były bardzo nie na rękę reżimowi i doprowadzili go do egzekucji, wykończyli, a jednocześnie inny obraz, który mi się przypomniał z filmu, nawet tytułu już nie pamiętam, ale był to film o zwykłym młodym człowieku w Austrii, który wezwany do wojska w czasie II wojny powiedział, że on nie może złożyć przysięgi na wierność Hitlerowi, bo traktuje go jako kogoś bardzo negatywnego i jego sumienie mu na to nie pozwala. I tu się zaczęło namawianie go do tego, żeby jednak choćby zafingować to, żeby to powiedzieć dla świętego spokoju. A jego młoda żona w momencie, kiedy już jest uwięziony, już jest osądzony i właściwie skazany na śmierć, mówi na pytanie, co ty mi radzisz? Ona mówi, ja cię kocham i ja uważam, że powinieneś robić zgodnie ze swoim sumieniem. I to jest chyba coś, co,
co człowieka z tej obojętności potrafi wyrwać. Tak. W tym też jest zaufanie. To jest taka piękna, piękna recepta na to, co my jako rodzice możemy dać naszym dzieciom. Bo w momencie, kiedy im ufamy, w nich się pojawia odpowiedzialność. Że zaufanie rodzi odpowiedzialność. Zaufanie nas, dorosłych, do dzieci, w idealnej sytuacji rządzących do ludzi, zaufanie Kościoła do wiernych, to rodzi odpowiedzialność. To rodzi to, że jeśli mi ktoś zaufał, powierzył mi klucze do domu, to ja ich będę pilnował. To jest chyba też taki klucz, z którym się tutaj spotykamy. Tak, na pewno to że to zaufanie jest trochę antidotum na taką nadopiekuńczość, czy też taki rodzaj... Mi się przypomina tekst mojego dziadka, który twierdził, że dzieci w wieku 6 lat już powinny iść na swoje, skoro potrafią o siebie zadbać. Tak. No pewnie ty jako matka masz swoje doświadczenia tutaj rzeczywiście, no właśnie, pozostawiania tej przestrzeni wolności i ta odpowiedzialność, która się z tego rodzi, pewnie jest jakimś kluczem do wychowania również. Tak, chociaż wiesz, jakby obojętności jest bardzo mało w moim życiu tak na co dzień. To, czego bardziej szukam, jest raczej wewnętrznym spokojem, który można byłoby powiedzieć, że się objawia pewną obojętnością, może wyglądać podobnie z zewnątrz, lecz w środku jest raczej takim stanem zrozumienia, akceptacji, przyjęcia, właśnie tego spokoju wewnętrznego. I to jest coś, czego na pewno szukam. Myślę, że tego też powinniśmy szukać w naszym społecznym życiu, bo jeszcze raz wracając do Kościoła, już teraz nie jako hierarchii, ale Kościoła jako nas wszystkich, tak? Bo często popełniamy trochę taki skrót myślowy i błąd, być może mówiąc Kościół i myśląc biskupi, albo mówiąc Kościół i myśląc duchowni. Chcemy w ramach tego właśnie, tej troski o to, żeby, czy tego zaangażowania w to, żeby Kościół nie urządzł w takiej mieliźnie tylko rytualizmu, czy tylko bronienia swoich pozycji zdobytych wcześniej, chcemy zrobić taki kongres katoliczek i katolików, który ma być po pierwsze takim wspólnym namysłem, udzieleniem głosu również świeckim, właśnie przede wszystkim świeckim, którzy do tej pory w zasadzie nie mieli swojej reprezentacji, swojego głosu, który byłby jakimś balansem dla oficjalnych listów Episkopatu Polski i stanowiska biskupów na konferencji i tak dalej. To jest oczywiście Kościół hierarchiczny i to jest ważne i tak on jest skonstruowany i tego nie chcemy zmieniać, ale dlaczego miałby być niesłyszany ten głos ludzi, którzy są tak często nieobojętnie, tak aktywnie zaangażowani w no, to, co ładnie papież Jan Paweł II nazwał zmienianiem oblicza tej ziemi. Tak? Mhm. Więc oprócz pewnie takiego namysłu również chcemy zrobić po prostu spotkanie, jeśli już pandemia na to pozwoli, tych wszystkich wspólnot, które, nie wiem, opiekują się bezdomnymi, Caritasu, od Wielkie Orkiestry, jakiekolwiek mają inspiracje, to one są w zasadzie ewangeliczne, bo to jest właśnie pomoc innemu człowiekowi. Również te kręgi, które są, nie wiem, duszpasterstwem akademickim, czy też wspólnota San Egidio, która troszczy się o uchodźców na całym świecie. Zobacz, ile tego jest naprawdę i my tego nie widzimy, bo media donoszą nam o tym, co jest skandaliczne, złe i ciemne. A warto się zobaczyć, policzyć, poznać, zjednoczyć siły i popatrzeć, że jest ogromna potencja w Kościele, że Kościół to my wszyscy i możemy naprawdę bardzo dużo zmienić, tylko też trzeba właśnie... To jest trochę też nieraz grzech takiego zaniechania ze strony świeckich. To nie jest mój atak, broń Boże, na świeckich. Ja jestem bardzo blisko tych problemów. Ale tego, że do tej pory nikt nam nie udzielał głosu i my siedzieliśmy cicho i właściwie co możemy my zrobić, małe robaczki. Ale nawet to, że ludzie wyszli na ulicę przecież, nie mówię już o Marszu Kobiet, ale nawet wcześniej w sprawach, które były bolesne dla diecezji gdańskiej nawet, czy w sprawach, które były nie do przyjęcia dla wielu ludzi, wyszli na ulicę, bo nie znaleźli innego sposobu, albo wykupili ogłoszenie we włoskiej prasie za grube pieniądze, żeby dać znać na temat swojej niezgody, na to, co się w Kościele dzieje.
No, może ci to umknęło, ale gdańskie środowisko skrzyknęło się i zorganizowało zrzutkę w internecie na to, żeby wykupić duże na całą stronę ogłoszenie w jednej z największych gazet włoskich, w którym to ogłoszeniu był apel do papieża Franciszka: usłysz nasz głos, ludzi świeckich, którzy nie zgadzamy się na nadużycia mające miejsce w polskim kościele. I tego się nie dało zlekceważyć już. No, to jest naprawdę imponujące i takie, aż mam dreszcz po prostu, jak o tym mówisz, ale myślę sobie o tym kongresie. Od razu się we mnie pojawiła jakaś radość i nadzieja na jakąś zmianę w ogóle, na to, że coś się ruszy w tym po prostu skostniałym, chciałabym powiedzieć, nawet jakimś, nie wiem, zepsutym takim, wiesz, może nie zepsutym, ale wiesz, skostniałym po prostu systemie. To prawda, pewnie nie zależy od nas jakby strukturalne zmienianie Kościoła, tak? Bo to jest sprawa Watykanu, sprawa odpowiednich instytucji. Aczkolwiek w historii Kościoła bywało różnie, bo na przykład moją ulubioną opowieścią o wyborze biskupa był wybór świętego Ambrożego, który był potem nauczycielem świętego Augustyna, więc 1500 lat temu, gdzie on był prefektem policji, a nawet nie był duchownym, ale gdzieś tam w lud okrzyknął go jako znakomitego organizatora, sprawiedliwego człowieka, dobrego społecznika. Czy on miał rodzinę? Tak, no wtedy normalnie ludzie mieli żonę, znaczy on był świeckim człowiekiem, więc tym bardziej, ale wtedy jeszcze nie było celibatu, więc duchowni też mieli żonę i dzieci. I został wybrany przez aklamację jakby. Lud powiedział: Ambroży, będziesz naszym biskupem. On nawet nie bardzo chciał, ale potem okazało się, że był znakomitym, dzisiaj ładnie mówimy, pasterzem Kościoła. Tak, niech będzie jakkolwiek dobrym bratem, ojcem, przewodnikiem, ale rzeczywiście wcale nie musimy naśladować tamtego mechanizmu, bo pewnie jest to nie takie proste do zmiany i może nie wiem, czy dzisiaj byłoby to najlepszym sposobem, ale myślę o tym, o czym wspomniałeś, o tym duchu odnowy, o jakimś takim dobrym wietrze, który może powiać, pod warunkiem, że wszyscy się jakoś o to zatroszczymy, że zrozumiemy też to, że Kościół to my i nawet jeśli nie ma dotąd narzędzi, które by na to strukturalnie pozwalały, to trzeba się zacząć o to upominać, jeśli nam naprawdę na tym dobru Kościoła zależy, na dobru chrześcijaństwa. Przecież to jest oprócz wszystkiego jeszcze ogromny, kulturowy, cywilizacyjny fundament jakiegoś ładu społecznego, jakiejś wizji świata. Nie ma co liczyć na to, że wszyscy. Każdy z nas musi sobie odpowiedzieć na pytanie, czy on jest gotowy, czy ja jestem gotowy, jakby wyjść ze schematu. Czy jestem gotowy przestać być obojętny wobec tego, co się dzieje dookoła? I ja ci mogę powiedzieć w swoim imieniu, że rzeczywiście ja jestem gotowa. Niech to będzie konkluzja tej naszej rozmowy, bo rzeczywiście ta gotowość jest dokładnie zaprzeczeniem obojętności. I każdy w swoim miejscu, w tym miejscu, gdzie został postawiony, ty jako matka, żona, terapeutka, ja jako ksiądz, nie wiem, duszpasterz, wykładowca. No po prostu próbujmy brać to, co od nas zależy, we własne ręce i nie bądźmy obojętni, bo przecież wszyscy jesteśmy Kościołem. Tak, i wybierajmy miłość, a nie konsekwencje. No dobre, matczyne podsumowanie. Bardzo dziękuję. Dziękuję również.